Dojechaliśmy do Kamesznicy Górnej i teraz pójdziemy w przeciwnym kierunku przez ulicę Kubowski. Właśnie tędy idziemy, tam daleko widać Janusza. Chcemy wyjść na pasmo pomiędzy Kamesznicą a Szarem. Szybko zdobywamy wysokość, widok coraz ładniejszy. W dole domy w Kamesznicy Górnej. Jesienne drzewa są. Panorama jest coraz szersza. Droga, którą idziemy, w dole Kamesznica, a wokół piękna polska złota jesień. Przy drodze stary, opuszczony kamieniołom. Zarasta już. Kiedyś pewnie był mocno eksploatowany. A Janusz zmierza dalej. Ja zaraz pójdę za nim. Droga wije się pomiędzy wzgórzem i drzewami. Wygląda to bardzo ładnie. Doszliśmy do drogi wojewódzkiej, która prowadzi do Koniakowa. Przebiega między innymi pod Ochodzitą. W lewo wieś Laliki w dole. Tablica informacyjna mówiąca, że wita nas sołectwo Laliki. Rozległy widok na Baranią Górę. Droga jest bardzo wygodna. Zostawiamy Laliki za sobą. Wieś rozciąga się w dole. Idziemy wzdłuż olbrzymiej łąki, która swoim wyglądem przypomina połoninę. Widoczność nie jest najlepsza. Z tego kierunku idziemy. Wyszliśmy na wzniesienie i teraz stąd widać krzyż na Koczym Zamku i czubek wieży na Ochodzitej. Wieża Ochodzitej coraz bardziej wyraźna, a krzyż na Koczym Zamku coraz mniejszy. Z lewej strony cały czas towarzyszy nam widok na Baranią Górę. Barania Góra to potężny masyw, także ciągnie się na dużej przestrzeni. Widok w stronę Ochodzitej coraz bardziej rozległy. Widać już szczyt wzgórza i wysoką wieżę na szczycie. Barania i Janusz, fotograf. Po prawej stronie widać nowy kościół w Lalikach. Stary drewniany jest nieco w prawo i niżej. A my dalej posuwamy się drogą polną. W bardzo pięknym otoczeniu. Idziemy alejką, gdzie mnóstwo liści się nasypało, które szeleszczą pod nogami. Po prawej stronie pozostawiamy centrum Lalik.
Dzisiaj idziemy prawdziwie spacerową trasą. Widoki są przepiękne. Trasa łagodna. Wokół wspaniałe widoki na góry. Wchodzimy w zagajnik brzozowy, który mieni się złotem, przetykanym gdzieniegdzie zielenią. Kępka mchu na małym pniaczku. Siedzimy teraz na miedzy. Przed nami wspaniały widok w kierunku Baraniej Góry, a my jemy drugie śniadanie i odpoczywamy. Droga przed nami w tamtą stronę. Widok zmienia się jak w kalejdoskopie. Piękne kolory. Mimo że minęło południe, jest piękny słoneczny dzień, wszędzie jednak widać jesienne mgły. Krajobraz jest cały przymglony. Padalec jest znieruchomiały, ponieważ zimny był poranek i on nagrzewa się w słońcu. Na krzewach zostały owoce dzikiego głogu. Będą miały z niego pocieszenie ptaki. A tu owoce dzikiej róży. Otoczenie się zmienia. Brzozy ustąpiły miejsca bukom, a złoty dywan liści brzozowych zamienił się na dywan brązowy. Wiatr poczynił spore szkody. Trzeba przejść przez naturalną bramę ze zwalonego drzewa. Dalej widać kolejne drzewo zwalone. O, tu jest dobre takie ujęcie. Dobra droga się skończyła. Weszliśmy w jakieś maliniaki, w chaszcze i teraz już musimy szukać jak najlepszego zejścia w dół. Na otwartej przestrzeni nadal piękne widoki. Na skraju lasu ambona. Widocznie dziki wychodzą na polanę i tutaj odbywają się polowania. Janusz jak zwykle zapragnął wdrapać się na górę. Zejście jest strome. Janusz musi bardzo uważać, żeby się utrzymać na nogach. Przed nami pokazuje się centrum Kamesznicy z kościołem. Jesteśmy w Kamesznicy. Ostatnia przeszkoda, którą trzeba jakoś przekroczyć, to potok. Tutaj raczej będzie trudno, trzeba szukać innego miejsca. Znaleźliśmy w końcu mostek, przez który można się przeprawić na drugą stronę. Rzeczulka jest mała, ale kamienie bardzo śliskie i baliśmy się, że można się potknąć. Miejsce pamięci w Kamesznicy. Pomnik i krzyż. Pomnik dla uczczenia pamięci pomordowanych przez hitlerowców 10 Polaków.
kościół w Kamesznicy. Nowy, bardzo okazały. Ostatni rzut oka na kościół, dochodzący Janusz i czekamy na przystanku na busik do Żywca. Do autobusu mamy jeszcze 45 minut, więc wykorzystujemy to na ostatni posiłek. Jesteśmy w parku w Kamesznicy. Jest to stary park dworski, który przejęła gmina i teraz pewnie gmina utrzymuje.